Większość z Was zapewne widziała już opublikowany ostatnio podczas konferencji THQ Nordic najnowszy trailer powstającego Gothic Remake. W zwiastunie zostało pokazane kilka ciekawych rzeczy, na które mogliście nie zwrócić uwagi i na których temat zamierzałem przygotować cały osobny materiał. W międzyczasie jednak, gdy tworzyłem dla Was ten film, pojawił się w sieci wywiad z Kajem Rosenkrantzem, który jak się okazuje, będzie odpowiedzialny za cały soundtrack w nowym Gothicu i który zdradził na tyle dużo, że zdecydowałem się połączyć wszystkie te wiadomości w jedną całość, składającą się na pierwszy odcinek wszystkiego, co wiemy o Gothic Remake. Serdecznie zapraszam. Po ogłoszeniu przez Alchemię Interactive 24 sierpnia, że Kai pracuje z nimi nad nowym Gothiciem, on sam udzielił na Discordzie odpowiedzi na wiele pytań, z których najważniejsze zebrałem dla Was tutaj. Przechodząc od razu do szczegółów, zacznijmy od tego, że cały pomysł na remake'a, jaki mogliśmy zobaczyć w teaserze, został porzucony po tym, jak fani wyrazili swoje zdanie. Nie zobaczymy więc już Diego, stylizowanego na francuskiego muszkietera, zaprezentowanego tam systemu walki, ani kolonii, która miejscami jedynie nawiązuje wyglądem do pierwowzoru. Zamiast tego ujrzymy świat praktycznie taki sam jak w oryginale, z ewentualnie lekko rozbudowanymi tymi lokacjami, które nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału. W tle zaś przygrywać nam będzie muzyka Kaja, której już na tą chwilę jest dwa razy więcej niż w oryginale. On sam zaś twierdzi, że nie jest jeszcze nawet bliski jej ukończenia. Sytuacja, można powiedzieć, więc zmienia się diametralnie i Gothic Remake z ciekawego projektu, który może wyjść lub nie, zmienia się w realizację marzeń większości fanów. Co więcej, według Kaja około 40 osób, które w obecnej chwili tworzy tytuł, to mieszanka zagorzałych pasjonatów i weteranów sagi w połączeniu ze świeżą krwią, czyli ludźmi nieznającymi gry, bądź też takimi, którzy przeszli na przykład tylko trzecią część. Jak on sam twierdzi, chociaż początkowo go to martwiło, to ostatecznie cieszy się, że tak się stało, ponieważ taka mieszanka okazuje się być bardzo inspirująca, a poza tym też każdy, kto nie grał w tytuł, musi to i tak nadrobić. Na tym jednak nie koniec. Domyślam się, że przynajmniej część z Was oglądała moją ostatnią serię nowych ciekawostek z Gothica, która prezentowała m.in. wycięte i nieukończone pomysły Piranii, których finalnie nie zaimplementowano w grze. Okazuje się, że twórcy zamierzają wykorzystać takie elementy, jak wspomniany tam przeze mnie dokument z konceptem i pomysłami na wczesnego Gothica, który opublikowała rok temu niemiecka grupa Phoenix Tales. Kai podkreśla, że takie właśnie luźne końce fabularne są im potrzebne, aby prawidłowo zintegrować ze sobą całość i nie zaprzecza, że być może miejsca takie jak opuszczona kopalnia i podziemne miasto orków wreszcie ujrzą światło dzienne w nadchodzącym projekcie. Planowane jest również, aby remake otrzymał w miarę możliwości te same osoby dubbingujące, a tam, gdzie nie będzie to możliwe, zremasterowany głos tych aktorów, którzy już zmarli lub nie są w stanie ponownie użyczyć głosu. I choć w wywiadzie mowa o, jak sądzę, przede wszystkim niemieckiej oraz angielskiej wersji gry, to myślę, że z dużym prawdopodobieństwem to samo tyczyć się będzie naszego kraju, bo jak możemy już zobaczyć na Steamie, będziemy mogli znów zagrać w Gothica w pełnej polskiej lokalizacji. Tak przy okazji też Kai Rosenkrantz zagrał w Kroniki Myrtany i napisał, że gra oraz soundtrack są wspaniałe i cieszy się bardzo, że jeden z kluczowych twórców Kronik aktualnie znajduje się w ich zespole. Tak prezentują się w głównej mierze najważniejsze wieści z pokładu Alchemy Interactive. Jeśli chcielibyście zapoznać się ze zbiorem pytań i odpowiedzi, na podstawie których przygotowałem tą część materiału, zapraszam Was do opisu, gdzie znajdziecie niezbędne linki. Teraz zaś zwróćmy uwagę na kilka szczegółów, jakie pojawiły się w ostatnio opublikowanym zwiastunie. Akcja trailera rozgrywa się oczywiście w starej kopalni i warto zauważyć, że na tej lokacji w oryginalnym Gothicu praktycznie nic się nie dzieje. Niby znajduje się tam bardzo ważne dla starego obozu miejsce wydobycia magicznej rudy, dzięki której utrzymuje on swoją pozycję, jednak cały plac przy wejściu wygląda na opuszczony i martwy, co trochę stoi w sprzeczności z ważną rolą tego miejsca, jak i samej rudy, która nie pojawia się przecież nigdzie na zewnątrz kopalni. Bardzo mi się podoba więc, że twórcy uruchomili to miejsce i zapełnili tą lukę, którą zostawiły piranie. Just
Tutaj warto zwrócić uwagę na szyny kolejowe, które są następną nowością będącą zarazem wyjaśnieniem, w jaki inny sposób wydobyty urobek wydostaje się na zewnątrz kopalni, oprócz oczywiście przenoszących go teraz w koszach skazańców. Grając w Gothica, każdy z nas raczej w domyśle traktował kwestię transportu rudy, a była to przecież kluczowa ekonomicznie sprawa, o czym dowiadywaliśmy się już w intrze gry. To pokazuje, że celem twórców nie jest zmienianie świata na swoje widzimisię, ale właśnie uczynienie go bardziej spójnym i prawdziwym. Kolejną ciekawostką jest, zdaje się, że witający nas po wejściu do kopalni strażnik Drake, od którego zazwyczaj dowiadywaliśmy się wstępnych informacji na temat tego miejsca. I chociaż jak wspominałem wcześniej, gra jest tworzona przez świetnie znające Gothica osoby, to zwracam na to uwagę, by podkreślić fakt dokładnej odbudowy całej kolonii, jaka ma mieć miejsce i co można już zobaczyć w postaci takich drobiazgów. Według Kaja, sama kopalnia w tej formie, jaką teraz widzimy, jest już dosyć ostateczną wersją, a zmienić się jeszcze mogą niektóre detale, jak na przykład kwestie oświetlenia. Generalnie miejsce to jest ukończone, w przeciwieństwie do postaci NPC, wciąż niegotowych orków, których umieszczono tam, bo byli zbyt ważni, by tego nie zrobić, i wszelkich innych żywych postaci. Tak przy okazji, zwróciliście uwagę, że w trakcie ruchu kamery jeden z kopaczy mdleje i się przewraca? To jest jedna z tych rzeczy, które bardzo podobały mi się w Kronikach Myrtany, czyli inicjatywa twórców, która nie zaburza klimatu, ale go jeszcze bardziej podkreśla. Muzyka, jaką teraz możecie usłyszeć, to oryginalny motyw z Gothic 1 w nowej aranżacji Kaja. Tak, no i na sam koniec pojawia się postać pełzacza z nowym designem. Co ciekawe, te nowe pełzacze bardziej teraz przypominają pająki, a ich animacja poruszania się czyni je do nich jeszcze bardziej podobnymi. Jak sami widzicie, po długich miesiącach ciszy ze strony projektu wydarzyło się w jednym czasie dosyć sporo naraz, a wywiad razem ze zwiastunem prezentującym już jakiś obraz gry sprawia, że temat tego tytułu zaczyna być naprawdę ekscytujący. Co prawda, ciągle nie wiadomo, kiedy pojawi się chociażby przybliżona data premiery, a zobaczyć mogliśmy dopiero mały wycinek świata, jednak muszę przyznać, że po tych informacjach zaczynam być o wiele bardziej spokojny w kwestii remake'u Gothica. Ciekaw jestem, jaka jest wasza opinia na ten temat, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Na sam koniec jeszcze chciałbym zaprosić was do wsparcia ciekawego projektu, którego celem jest przygotowanie profesjonalnego teledysku do coveru pięknego i znanego utworu Przez mgły widzę wyspę w wykonaniu Denisa Kolesnikowa oraz Rusłany. Jego autorem jest Konrad Artopiórkowski, twórca wielu słuchowisk, a także filmów dla grupy Nieznane Historie. Link znajdziecie w opisie, serdecznie zachęcam do sprawdzenia. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.